Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. XIX wiek na naszych ziemiach kojarzy się w większości z powstaniami i z zsyłkami na Syberię. Czy słusznie? Jak najbardziej, ale nie czarujmy się, w tym okresie miały również miejsce inne bardzo ważne i arcyciekawe wydarzenia. A dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym zaczął się jeden z najważniejszych przełomów ekonomicznych na naszych ziemiach w tamtym okresie. W Zgierzu, bo to właśnie tutaj zaczął swój żywot polski przemysł włókienniczy, taki wiecie, pełną parą. Czemu właśnie tutaj? Spoko, zaraz sobie wyjaśnimy. Podobnie jak po ile godzin pracowali w fabrykach w tamtym okresie dorośli, po ile dzieci, ile się wtedy zarabiało, czy każdy fabrykant, czyli właściciel fabryki, był łajdakiem bez serca i czemu dużo częściej niż wam się wydaje, robotników łączyło ze sobą łóżko. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Żeby nie było niedomówień, naszą dzisiejszą opowieść zaczynamy w początkach XIX wieku, kiedy te tereny były pod rosyjskim butem. Niby Królestwo Polskie było niezależne, ale i tak każdy wiedział, że rządzi tutaj car, który jednak czasem miał pewne przebłyski miłosierdzia. Wiele osób twierdzi, że najlepszym, co dał naszemu małemu królestwu car Aleksander I, była całkiem spoko konstytucja. Ale czy na pewno? Bo konstytucja to tylko teoretyczne prawo, które władza jak jest silna, a car był silny, to może sobie łamać w zależności od tego, czy jest taka potrzeba. To też o wiele ważniejsze z naszej perspektywy było to, że car postanowił dać Polakom sporo luzu w gospodarce. Naszym bardzo zależało na tym, żeby to, co się w kraju ostało, najpierw po rozbiorach, a później po wojnach napoleońskich, jakkolwiek uratować, jakkolwiek postawić na nogi, to też postanowiono skorzystać z tej opcji. Uznano, że nasza gospodarka oprze się na trzech filarach: górnictwie, hutnictwie i włókiennictwie, a ojcem tego ostatniego na naszych ziemiach był Rajmund Rembieliński. Co to był za typ? Taki ówczesny odpowiednik wojewody, który uznał, że najlepszym miejscem do rozbujania zagłębia włókienniczego będą okolice Zgierza. Do tych okolic zaliczyć można było między innymi dziś nieporównywalnie większą i popularniejszą Łódź, która faktycznie miała prawa miejskie od 1423 roku, ale na początku XIX wieku takie było z Łodzi miasto jak ze mnie Koszykarz chociażby, bo to było kilkuset mieszkańców, drewniane domy, karczma, kościół i młyn. Więc postanowiono, że to w Zgierzu powstanie, że się tak wyrażę, gniazdo przemysłu włókienniczego, z którego później Łódź dopiero wyfrunęła. Ale jeszcze wróćmy do tego, czemu wybrano te okolice, a nie na przykład okolice Radomia. Było tutaj dużo rzek, a jeszcze wtedy maszyny parowe nie opanowały świata. Mnóstwo maszyn tkackich było napędzanych energią wodną, więc to czyniło z tych okolic znakomitą lokalizację dla przemysłu włókienniczego. Okej, to było już miejsce, ale jeszcze potrzeba było ludzi, którzy to wszystko rozbujają, aczkolwiek nie na dziko. Wszystko musiało być zgodnie z planem. Tym planem była umowa zgierska, jak się pewnie domyślacie, podpisana w Zgierzu i do tej pory tutaj przechowywana w oryginale. To jest swoją drogą ten właśnie dokument, podpisany 30 marca 1821 roku. O co w niej chodziło? Umowa była zawarta między królestwem a trzema sukiennikami sprowadzonymi z zachodu. Za to, że sprowadzą się ze swoim biznesem do Zgierza i pomogą rozbujać ten pierwowzór stref ekonomicznych, ściągając kolejnych sukienników, będą mogli liczyć na ulgi biznesowe, zwolnienia z czynszów i tak dalej. Nie ma co tutaj wymieniać wszystkich założeń, ale jednak parę warto. Parę. Dobre. A dziękuję, panie Jamesie Łocie. W każdym razie na przykład przybyli sukiennicy mogli produkować, a potem sprzedawać alkohol, tak żeby sobie dorobić. Ważniejsze jednak było to, że ich synowie byli zwolnieni ze służby wojskowej, a służba była wtedy długa i nie zawsze się z niej wracało. Był jednak warunek. Taki syn musiał pozostać w biznesie włókienniczym. A poza tym były ulgi na budowanie domów, warsztatów. Opłaciło się? Zadziałało to wszystko? Powiedzmy to w ten sposób. W ciągu 8 lat populacja Zgierza wzrosła o jakieś 2000%.
Na kolejne przełomowe wydarzenie nie trzeba było czekać jakoś przepotwornie długo, bo w 1837 roku pan Wilhelm Fryderyk Zachert właśnie tutaj odpalił pierwszą mechaniczną przędzalnię w regionie. I o mój Boże, jaki to był niesamowity skok. Swoją drogą miało to też oczywiście wpływ na krajobraz, bo stanął pierwszy fabryczny komin, ale wkrótce od nich się w okolicy zaroiło, bo kolejne i kolejne fabryki inwestowały w tego typu sprzęt. Wolni chłopi ciągnęli do roboty. Pociągnięto linię kolejową, a w Rosji otworzył się rynek zbytu po powstańczym embargo. Rejon żył. A jak się w nim żyło ludziom? Zacznijmy od tych, których było najwięcej. Od prostych robotników, niewykwalifikowanej kadry robotniczej, której praca nie była skomplikowana, za to było na nią bardzo wielu chętnych. W związku z czym takich ludzi dojono potwornie. Wymagania były naprawdę gigantyczne, bo taki zdesperowany człowiek wiedział, że jak mu się noga powinie w robocie, to zaraz się ktoś znajdzie na jego miejsce, a jego bez żadnych sentymentów z roboty szef wyrzuci. W związku z czym ci ludzie byli strasznie dojeni. Dorośli pracowali od 12 do 15 godzin na dobę, a dzieci od 8 do 10 godzin na dobę. Wow, chwila, moment, zaraz, jak to dzieci? Ano, dzieci, co prawda nie było ich mnóstwo, w okolicach 5%, ale nie ma co udawać, że takie sytuacje nie miały miejsca. Wyjdzie Krzysiek! Nie! Odsypia nocną zmianę! Nieciekawie było też z przerwami, konkretnie z jedną przerwą, obiadową, dokładnie rzecz ujmując, która formalnie miała trwać 2 godziny, a w praktyce goniono do roboty ponownie już po upływie połowy tego czasu. I ktoś sobie teraz może pomyślał, no dobra, pracowali dużo, ale pewnie pensja była elegancka. Nie, nie była elegancka, zdecydowanie, bo zarabiano 4-5 rubli tygodniowo, a wtedy bochenek chleba kosztował w okolicach 1 rubla. Co więcej, nie można też było za bardzo polepszyć sobie życia, przenosząc się do innej fabryki na to samo stanowisko, bo wszędzie płacono bardzo podobnie. Warunki pracy straszne. Pensja kijowa. Czego jeszcze brakuje do pełnego obrazu nędzy i rozpaczy? Fatalnych warunków mieszkaniowych oczywiście. Pomijając sytuacje, które tutaj się zdarzały w niewielkich manufakturach, gdzie pracownicy mieszkali razem z szefostwem i mieli naprawdę spoko warunki, no to z reguły wyglądało to tak, że w jednej izbie mieszkało 6-7 osób, nie było szans na łazienkę, a i tak nie każdego było stać na coś takiego, bo zdarzały się sytuacje i to wcale nierzadko, że wynajmowano jedno łóżko na dwóch i dzielono się jak w łodzi podwodnej. Jeden robotnik miał pierwszą zmianę, drugi nockę, a kojo było wspólne. Na szczęście jednak nie każdy żył w takich warunkach. Jak się było większym specem, takim nazwijmy to kierownikiem, no to i pieniądze były lepsze i warunki życia zdecydowanie bardziej znośne, no bo na miejsce kogoś takiego szef fabryki już niekoniecznie mógł łatwo znaleźć następcę. To też niektórzy bardzo dbali o swoich pracowników wyższego szczebla. Budowali im na przykład specjalne osiedla. Serio, tak zrobił chociażby Karol Scheibler. Na takim osiedlu były nie tylko lepsze domy, szkoła dla dzieci specjalistów, szpital, ale też można było pójść na potańcówkę, do objazdowego cyrku. Tymczasem najbiedniejsi bawili się, pewnie domyślacie się jak. Najpopularniejszą rozrywką większości robotników było oczywiście picie i to najczęściej w dzień wypłaty. I to było tak normalne, tak powszechne, że szło się walić wódę praktycznie zaraz po odebraniu tygodniówki, że nikogo nie dziwiły sytuacje, że ludzie po zmroku i siłą rzeczy po pijaku gubili się na mieście. Chociaż akurat w Zgierzu nie było z tym problemu, bo zainstalowano tutaj bardzo szybko latarnię, co miało mnóstwo plusów. I bezpieczniej, i do domu po pijaku łatwiej trafić. Inną, dość smutną rozrywką było patrzenie, co jest na wystawach sklepowych, bo o takim droższym garniturze czy butach to robotnik mógł sobie co najwyżej pomarzyć. Tak samo jak o życiu, takim jakie wiedli właściciele fabryk. Ci mieli zdecydowanie lepsze warunki, ale zamiast może rozpływać się nad tym, jaką niesamowitą posiadłość z ogrodem miał pan Ludwik Geyer, albo że według legendy w pałacyku pana Brodacza w Zgierzu była wieżyczka, której kopuła była pokryta platyną i później jeden z kolejnych właścicieli tej posesji ową platynę zdjął i sprzedał, za co dostatnio żył do końca życia w Stanach Zjednoczonych. Zamiast tego wszystkiego proponuję spojrzeć na fabrykantów trochę przychylniejszym okiem, bo to wcale nie tak, że wszyscy właściciele fabryk byli leniwymi łajdakami. Zacznijmy od tej pierwszej kwestii.
Bo zdecydowanie leniuch nie utrzymałby w tamtym okresie fabryki. Wszystkie z tych dymiących bestii w rejonie zaczynały jako niewielkie warsztaty, w których pierwsze pokolenie sukienników zapieprzało po 16 godzin na dobę. Co się udało rozkręcić, to przekazywano kolejnemu pokoleniu, no bo to były firmy rodzinne. I dopiero z biegiem lat, dzięki ciężkiej własnej początkowo pracy, no i też kredytom, udawało się rozkręcać firmę, zatrudniać ludzi i tak dalej. A nawet jak już fabryka była duża i hulała jak szalona, to i tak bardzo często właściciel jako pierwszy na zakładzie się pojawiał i jako ostatni wychodził. Oczywiście wielu było łajdakami, sadystami wręcz, nie ma co udawać, że było inaczej, ale z drugiej strony bardzo wielu fabrykantów musiało tak dokręcać śrubę swoim pracownikom przez Rosjan. Ja wiem, że na razie to dziwnie brzmi, ale za moment do tego wrócimy. Póki co jednak zostańmy przy dobrych fabrykantach, ponieważ znaleźli się również i tacy, którzy jak tylko mogli, to starali się ludziom pomagać. Po części dlatego, że byli zwyczajnie spoko ludźmi od samego początku, no ale niektórzy po prostu dostali na starość dopiero wyrzutów sumienia. Byli tacy fabrykanci, którzy oprócz finansowania na przykład straży pożarnej starali się przynajmniej dbać o to, żeby jedyną rozrywką ich robotników jednak nie było picie. Powstały towarzystwa muzyczne, teatralne, nawet w fabrycznym zagłębiu znalazło się miejsce dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Mało tego, powstała również inicjatywa powołania Towarzystwa Upiększania Miasta Łodzi. Czemu? Bo była bardzo brzydka. Aczkolwiek były gorsze miejsca do roboty, Moskwa na przykład. Bo o ile, jak już wiecie, nasi robotnicy nie mieli lekko, tak w rosyjskich fabrykach to już było praktycznie niewolnictwo. Fabrykanci w Rosji taki sobie model biznesowy wymyślili, że zmniejszą koszty pracy praktycznie do niezbędnego minimum. Dzięki temu ich produkty mogły być tańsze i takimi tanimi produktami zalewali rynek. Żeby nasi fabrykanci mogli jakkolwiek konkurować z Rosją, no to też musieli dokręcać swoim ludziom śrubę, no ale raz na jakiś czas, jak już zresztą też wiecie, jakoś to rekompensowali różnego rodzaju bonusami. Aczkolwiek gdyby nie ta niezdrowa presja z Rosji, to wielu naszych fabrykantów podejrzewam, że nie cisnęłoby tak mocno swoich pracowników. W każdym razie wniosek z tego jeden. Niezależnie od ustroju, my was i tak, Polacy, wydymamy! Oczywiście takie traktowanie, czy to wymuszone, czy biznesowo zaplanowane, nie mogło trwać w nieskończoność i w końcu robotników szlak trafił. Zaczęła się rewolucja 1905 roku, o której większość z was pewnie słyszała, ale już nie każdy wie, że jedne z pierwszych robotniczych wystąpień tej zawieruchy miały miejsce właśnie na polskich ziemiach, w polskim zagłębiu włókienniczym, co jednak nie wszystkim się spodobało, bo wystąpienia polskich robotników potępił chociażby papież. Nie każdy też na tym dobrze wyszedł, bo wściekli ludzie zaczęli się rozprawiać z fabrykantami. Część z nich zdecydowanie zasłużyła na co najmniej liścia w pysk za to, jak traktowali ludzi. Aczkolwiek z rozpędu zabito też kilku naprawdę dobrych fabrykantów, którzy zupełnie spoko traktowali swoich pracowników. Na przykład pana Kunicera odstrzelili w tramwaju chłopcy z PPS-u. Tak jest, tego PPS-u od Piłsudskiego. Ale czy w takim razie ktoś na tej rewolucji skorzystał? Jak najbardziej. Robotnicy zyskali i to na dwa sposoby. Po pierwsze wzrosły pensje, a po drugie ich szefowie zaczęli się zdecydowanie mocniej angażować charytatywnie, pewnie też po części w ramach takiego jakby ubezpieczenia, żeby w wypadku kolejnej rewolucji być bardziej rozpoznawalnym, żeby ich nikt nie odstrzelił w tramwaju czy tam, nie wiem, nie utopił w latrynie. Wydawało się, że sytuacja zaczyna się stabilizować, że będzie w miarę okej, ale no nie trwało to długo, bo wybuchła pierwsza wojna światowa. Do naszego zagłębia włókienniczego wbili Niemcy, zaczęli rozkradać fabryki, a to była tylko część kłopotów. Bo przecież w trakcie tejże wojny w Rosji wybuchła kolejna rewolucja, tym razem o wiele mniej wesoła, jeśli chodzi o skutki. Rewolucja bolszewicka. Swoją drogą nasi fabrykanci byli jednymi z pierwszych ludzi na naszych ziemiach, którzy przekonali się o tym, że upadek państwa czasem potrafi być bardzo niekorzystną sytuacją biznesową, bo nasi biznesmeni mieli mnóstwo pieniędzy poinwestowanych w carskiej Rosji, w fundusze, akcje i tego typu rzeczy, a to wszystko diabli wzięli, kiedy carska Rosja upadła. Wielu fabrykantów znalazło się na lodzie. Przetrwali tylko najsilniejsi. I to też niedługo.
Bo oczywiście przyszła kolejna wojna światowa, kolejna wizyta Niemców, a później pojawił się nowy właściciel wszystkich fabryk, komunistyczne państwo. I dla wielu osób był to okres super, no bo powstawały nowe osiedla robotnicze, zakłady działały pełną parą, jasne, nie ma się co z tym spierać, aczkolwiek trochę gorzej, jak komuś było nie po drodze z władzą, bo władza ta w razie strajku miała do swojej dyspozycji milicję, wojsko, sądy i media. Władza mogła z podniesioną głową śmiać się, że żadnego robotnika się nie boi. Ale w 1971 roku nastąpiła akcja rodem z Władcy Pierścieni, bo może faktycznie władza się robotników nie bała, ale do tej pory nie do końca wiedziała, na co stać robotnice. Kiedy partia podniosła ceny, to łódzkie włókniarki trafił jasny szlak, a ich protest rozlał się na kolejne fabryki w regionie. W polskim Zagłębiu Włókienniczym wybuchł tak gigantyczny strajk, że władza narobiła pod siebie ze strachu i pokornie wycofała się z podwyższenia cen. Zresztą to nie był ostatni raz, jak partia miała tutaj z pracownikami problemy. I nie ma się co dziwić. Ci ludzie od pokoleń są tutaj twardzielami, a jeżeli chcecie poczuć klimat tego dawnego Zagłębia Włókienniczego, w którym te twarde charaktery się kształtowały, to wbijajcie do Zgierza. Dla jednych starszego brata Łodzi, dla innych do pierwszej polskiej stolicy przemysłowego włókiennictwa. A jedni i drudzy mają rację. Tutaj to wszystko, o czym dziś mówiliśmy, się zaczęło i w Zgierzu doskonale się o tym pamięta. Tutaj znajdziecie tą pierwotną zabudowę, domki pierwszych sukienników budowane w ten sposób, żeby znalazło się w nich miejsce na warsztat tkacki. To z tych miejsc startowały późniejsze wielkie fortuny, których właścicieli stać było na takie mieszkanie, jakie znajdziecie w tutejszym muzeum. I to nie rekonstrukcje, tylko to jest oryginał, jak w mordę strzelił. Oczywiście z moim osądem nie musicie się zgadzać, ale z gustem pana Andrzeja Wajdy już raczej ciężko dyskutować. Oto właśnie tutaj nagrał kawał swojej kultowej Ziemi Obiecanej. Tutaj też kręcono syzyfowe prace i parę innych produkcji właśnie z uwagi na klimat. A poza tym to jest naprawdę niesamowite miejsce jako baza wypadowa, żeby pojeździć sobie po okolicy. Warto odwiedzić Zgierz, chociażby na weekend. Zapraszamy was tutaj serdecznie i widzimy się niedługo.